Robimy dzisiaj drożdżowe racuchy z borówkami. Pięknie się prezentują, bardzo dobrze smakują. Dokładną ilość składników znajdziecie jak zawsze w opisie pod filmem, a nowych widzów oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Do miski rozkruszamy 35 g świeżych drożdży, dodajemy łyżkę mąki, łyżkę cukru oraz 3 łyżki mleka. Ja tutaj sobie podgrzałam dwie szklanki mleka i z tych dwóch szklanek 3 łyżki dodaję do rozczynu, całość rozcieram. A następnie odstawiam na około 10 minut, aby roszczyn lekko podrosnął. I po 10 minutach dodaję pozostałe składniki. 30 g bardzo miękkiego masła można go również rozpuścić. Następnie dwa całe jajka, dwie łyżki cukru. To pozostałe podgrzane mleko. Nie może być gorące, ale ważne, żeby było ciepłe. I całość mieszamy. Na koniec dodajemy trzy szklanki mąki pszennej. U mnie są szklanki o pojemności 250 ml. Mieszamy do połączenia się składników, a następnie odstawiamy do podwojenia swojej objętości na około 45 minut najlepiej w ciepłe miejsce. A po tym czasie dodajemy borówki. Możemy dodać około 250 tak do 300 g borówek, i całość mieszamy. Oczywiście można je przygotować z innymi owocami, kto jak lubi. Następnie będziemy smażyć racuchy na rozgrzanym oleju. Na średnim ogniu na złoty kolor z każdej strony. Po usmażeniu wyciągamy na ręcznik papierowy przed samym podaniem. Pudrujemy i gotowe. Zajadamy. Polecam. Smacznego!